Hej, mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie rozwieję sekret idealnie ostrych krawędzi. Koniecznie obejrzyj, a twoje krawędzie staną się perfekcyjne. W dzisiejszym filmie dowiesz się, co tak naprawdę ma znaczenie przy uzyskaniu takiego efektu, czyli po pierwsze, czy materiały rzeczywiście mają znaczenie? Po drugie, czy ważny jest czas, w jakim nakładasz dane kolory, oraz trzecie, czy ważna jest kolejność kolorystyczna. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, bo na samym końcu, jak już wiesz, czeka na Ciebie wisieneczka, której będziesz zachwycona. Zatem lecimy. Zacznijmy od początku. Akwarelą malujemy poprzez uaktywnienie farby, czy też tego pigmentu, za pomocą wody. To znaczy, że konsystencja farby, którą malujemy, jest bardziej lejąca niż przypomina konsystencję budyniu. Co też znaczy, że możemy mieć problem z kontrolowaniem granicy, szczególnie jej ostrości i czystości wokół. Zatem za chwileczkę przedstawię Ci trzy rzeczy, które zdecydowanie ułatwiają pracę i zachowanie ostrych i czystych krawędzi i za chwileczkę zaczniemy od punktu pierwszego. Pierwszy. Czy materiały mają znaczenie? Jak możesz się domyśleć, oczywiście, że mają. I tym razem skupię się na papierze, a dokładniej na jego fakturze. Jak wiesz, są papiery gruboziarniste, drobnoziarniste i te gładkie. I na każdym z nich inaczej będzie wyglądała linia, którą poprowadzisz, czyli ta linia, którą prowadzisz pędzlem i ta linia farby. Inaczej będą wyglądały jej krawędzie na każdym z nich, jak i plama, którą tworzysz. I za chwileczkę Ci to pokażę. Właśnie przed Tobą pojawiają się trzy różne faktury papieru. Od lewej jest to gruboziarnisty, czyli róg. Później mamy cold press, czyli drobnoziarnisty i następnie hot press, czyli gładki. Spójrz tylko proszę, jak rozchodzi się farba na tym papierze. Już z tej odległości widać, że farba wskakuje w te dołki. I tu mamy gruboziarnisty, drobnoziarnisty, no i gładki. Jest różnica, prawda? Skoro papier już mamy, to przejdziemy za chwileczkę do punktu drugiego. Tu użyłam hot pressa na tej pracy i wyjaśnię Ci następną rzecz, która jest bardzo istotna dla zachowania takich właśnie granic. Czy należy zaplanować pracę w czasie? Zdecydowanie czas jest tu kluczowy. Przyjrzyj się dobrze, jak maluję płatki lilii. Właśnie kończę jeden i przechodzę do drugiego, ale gdzie? Nie obok, tylko naprzeciw, bo zależy mi na wyraźnej granicy między jednym a drugim płatkiem. Zatem muszę dać czas wyschnąć temu pierwszemu, bo jeżeli pomaluję jeden obok drugiego, to jest zagrożenie, że farba może przepłynąć z jednego płatka na ten drugi. I dokładnie ten proces powtarzam na kolejnej warstwie. Jest to druga warstwa i pilnuję tego, aby naprzemiennie malować tej płatki, aby nie zniknęła mi ta wyraźna granica między płatkami. To też daje taki spokój w pracy i po kolei możesz wykonywać wszystkie potrzebne ruchy, aby osiągnąć przez Ciebie oczekiwany efekt. Dlatego czas jest tutaj bardzo, ależ to bardzo ważny. A teraz w punkcie trzecim, który wcale nie jest mniej ważny od pozostałych, pokażę Ci na podstawie tych oliwek, które powinnaś była już widzieć na moim kanale, pokażę Ci, na czym tu polega problem. Czy nakładamy kolory w konkretnej kolejności? Oczywiście, że tak. Aby krawędzie były ostre, wyraźne, nie takie zamglone, musisz zachować odpowiednią kolejność. I teraz spójrz na żywym przykładzie. Tutaj zaczęłam malować listki oliwek. Na początku nałożyłam zielenie, które są ciemniejsze, a dopiero później stwierdziłam, że nałożę żółty. No i cóż, wyszła kicha, bo to wszystko było zamglone i te krawędzie nie były wyraźne. Już ponownie zweryfikowałam błąd i najpierw nałożyłam te jasne, czyli najpierw żółcie, a dopiero później nałożyłam kolor zielony. Dzięki temu uzyskałam ostre krawędzie. Dlaczego? Bo ciemne kolory zawsze lepiej przykryją niż te jasne. Teraz już wiesz, jakie są trzy rzeczy, które wpływają na
czystość i ostrość Twoich krawędzi. Po pierwsze, jest to papier. Zdecydowanie na hot pressie czy na tym gładkim papierze uzyskasz najbardziej perfekcyjny efekt, jeżeli chodzi o ostrość krawędzi. Drugie to czas, czyli musisz dawać czas na wyschnięcie, zanim namalujesz coś obok, czyli malujemy to po prostu naprzemiennie. Oraz trzecie, kolejność kolorystyczna. Tak, zaczynamy od jasnych aż po ciemne. Zatem przyszedł czas na naszą wisieneczkę, a skoro znasz już trzy rzeczy, które warto stosować, aby osiągnąć ten efekt perfekcyjnie ostrych granic, to czas poznać narzędzia, które zdecydowanie ułatwią Ci żyćko. Porozmawiamy sobie o taśmie maskującej oraz płynie maskującym. Ok, i teraz od lewej mamy gruboziarnisty, drobnoziarnisty i gładki. Nakleiłam już sobie taśmę, a następnie nakładam płyn maskujący, także mogła Ci pokazać, jak to będzie wyglądać. I teraz tak, nakładam farbę na poszczególne papiery. Nawet w trakcie malowania widać już, jak wyglądają krawędzie, prawda? Teraz ja to przesuszyłam. Jeżeli zostaje Ci farba na taśmie, to uwaga, bardzo ważne, zdejmij sobie to za pomocą papieru, żeby przy zdejmowaniu tej taśmy ta farba gdzieś Ci nie odskoczyła i nie ubrudziła. No i spójrzmy, na gruboziarnistym wygląda naprawdę dobrze, więc warto jest dobrze przymocować taśmę i mieć dobrą taśmę. Tu mamy drobnoziarnisty. No i ostatni to będzie hot press. No na nim to jest zawsze, jak to się mówi, łatwa i przyjemna robota i zawsze te krawędzie są ostre i perfekcyjne. Za to tak naprawdę kocham hot pressa. I teraz następnie, żeby zobaczyć, jak sprawdza nam się płyn maskujący, to sięgam po mój magiczne narzędzie i zdejmuję sobie płyn. No i zobaczmy, jak będą wyglądały te krawędzie. Zdejmowanie płynu na poszczególnych papierach jest różnica. Zdecydowanie najłatwiej ten płyn zdejmuje się na papierze, który jest gładki, ze względu na to, że ten płyn wnika po prostu w te rowki, w te pory, które są na tych papierach drobno czy też gruboziarnistych i później ciężko jest go stamtąd wydostać. Ale efekt jest naprawdę zadowalający. Tylko spójrz. Jeżeli chcemy osiągnąć ostre krawędzie na poszczególnych innych papierach, to warto jest zapatrzyć się po prostu w płyn maskujący. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, ja płynu maskującego używam w sumie przy każdej pracy. I spójrz, tutaj tej lilię zabezpieczyłam płynem maskującym, aby mogła te środki wykonać później i żeby one były ostre, żeby zachować biel, no i móc zdecydowanie na nich zaszaleć, tak żeby one po prostu mi nie zniknęły w trakcie malowania płatków i bez obawy, że w trakcie tworzenia wielu warstw na płatkach po prostu te pręciki w jakiś sposób przekryję. I teraz spokojnie mogę sobie pracować, mając już ostre krawędzie. Tak, to jest akurat bardzo ważne i tutaj płyn maskujący naprawdę spełnia swoją rolę. W pełni. Jeżeli jeszcze nie używałaś, to koniecznie zaopatrz się w niego. Starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. I można, zobacz, w detalu robić naprawdę cuda. Tak. Polecam. To na dzisiaj tyle. Pięć dziękuję za ten wspólny czas. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jak tam się mają Twoje ostre krawędzie? Jestem bardzo ciekawa. I jeżeli czujesz, że Twoje serducho coraz mocniej zaczyna bić do akwareli, to koniecznie nie zwlekaj i zaobserwuj mój kanał. Po więcej, no i oczywiście, śledź na bieżąco. I dzisiejszą gwiazdą tego filmu była ta oto muszla razem z lilią. A skoro kolejny film, i każdy film to kolejna gwiazda, to już następną gwiazdę, która pojawi się za tydzień, będzie to 50. film na kanale. Nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzyło, ale w związku z tym, skoro będzie to 50. film, to gwiazdę tego odcinka stworzymy sobie wspólnie. To znaczy, czekać będzie na Ciebie tutorial. Tak, tak jest. Mam nadzieję, że już na ten moment nie możesz się doczekać. Ja czekam na odpowiedzi.
sprawie Twoich ostrych krawędzi i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!